Przygotowanie podłoża. Pomieszczenia odnawiane. W przypadku pomieszczeń odnawialnych należy ocenić stan podłoża, pocierając intensywnie dłonią ścianę w różnych miejscach. W przypadku zauważalnych śladów starych pigmentów na dłoni, całość należy koniecznie pomalować preparatem gruntującym Acryl Putz. Możemy także wykonać test przyczepności starych powłok. W tym celu należy wykonać delikatne nacięcia nożem tapeciarskim w postaci krzyżujących się linii pionowych i poziomych linii z zachowaniem około 4 mm odstępów między nimi. Następnie na taką powierzchnię nakleić taśmę malarską, po czym energicznie oderwać. W przypadku, gdy w większości odspoi się od podłoża, wówczas taką powłokę trzeba usunąć. Ubytki pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią masą śnieżka Acryl Putz. Szczeliny uzupełnić masą akrylową. Trudne plamy po zaciekach wodnych, sadzy czy nikotynie pomalować farbą śnieżka zacieki plamy. Ściany w dobrym stanie wystarczy przemyć wodą z dodatkiem mydła malarskiego przy pomocy pędzla ławkowca lub gąbki. W celu ujednolicenia powierzchni, po szpachlowaniu lub przemalowując z koloru ciemniejszego na jaśniejszy, całość pomalować śnieżką grunt.